Wszyscy prorocy Starego Testamentu mówią o dniu palącym jak ogień, o dniu pańskim. Gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew i gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. To jest nawiązanie do proroka Joela, a także ujrzymy ten fragment w czwartej placze apokaliptycznej. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone, a królowie ziemscy, wielmoży i wodzowie, bogacze możni, każdy niewolnik, wolny, ukryli się do jaskiń górskich i mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie, bo nadchodzi wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? Czy to jest bezwarunkowe miłosierdzie? Nie, nie jest ono bezwarunkowe. To jest oczywiście nawiązanie do Ewangelii świętego Mateusza, do mów eschatologicznych, bo niektórzy mówią, apokalipsa to jakiś katastroficzny Nostradamus, a Ewangelia to taki miluśki Pan Jezus. Tymczasem apokalipsa tylko nawiązuje do mów eschatologicznych Pana Jezusa z Ewangelii. Jest to najprawdopodobniej siódma plaga apokaliptyczna, po której nastąpi właśnie te nowe niebo i nowa ziemia, ale to dalej będę do tego nawiązywał. Proszę. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Do połowy tygodnia musimy zostać opieczętowani. Rozdział w Kościele jest ewidentny i od niego zacznie się oczyszczenie świata, od oczyszczenia świątyni. Dlatego ci, którzy pozostaną wierni prawdziwej Ewangelii, przeżyją wielki ucisk, prześladowanie ze strony nierządnicy, a nierządnica i świat, który ją poprze, bestie dziesięciu królów, ci będą doświadczać plag gniewu Bożego, Bożej sprawiedliwości. Wydarzy się to po opieczętowaniu sług Bożych i myślę, że to się w tym czasie dzieje.